Raz, raz. Dzień dobry, Damian Kubera, vlog It's a Fire. Bardzo szybko chciałem pokazać jedną rzecz, którą już widziałem wcześniej w Stanach Zjednoczonych, która bardzo mi się spodobała z punktu widzenia ochrony przeciwpożarowej. Fajnie byłoby coś takiego wdrożyć w Polsce i mam nadzieję, że to się kiedyś uda. Widziałem podobne rozwiązanie już w Nowym Jorku i okazuje się, że ono jest powielane. Pewnie wynika z jakiegoś standardu albo z jakiegoś life safety kodu amerykańskiego. Spróbuję dotrzeć do tego, z czego to wynika. Ale już pokazuję, o co chodzi. W przypadku zabudowy pierzejowej, tak jak mamy tutaj budynki jeden obok drugiego, na każdym z budynków jest zewnętrzny sygnalizator świetlny. O, właśnie taki jak tutaj. W przypadku pożaru, żeby strażacy nie musieli zbyt długo szukać miejsca, gdzie wystąpił pożar, w którym miejscu się pali, jest tutaj wykonywana sygnalizacja świetlna i jak oni podjeżdżają, nie muszą znać konkretnego adresu, oni pewnie i tak są nieźle rozeznani w tym zakresie, natomiast właśnie mają takie znaczniki świetlne, z których wynika, w którym budynku jest pożar. Ja coś podobnego widziałem w Nowym Jorku, tam było jeszcze o tyle to bardziej rozbudowane. Nie chcę tutaj wchodzić do tych sklepów, do Dolce & Gabbany na przykład. Że oprócz tego, że była sygnalizacja świetlna, gdzie to się odbywało, gdzie był pożar, bo byłem też świadkiem jakby akcji ratowniczo-gaśniczej na Manhattanie, to w dodatku przy każdym wejściu były instalowane panele wyniesione dla systemu sygnalizacji pożarowej. A już myślałem, że tutaj nie ma, też jest, zobaczcie, znaczek. Tak to wygląda. Uważam, że coś takiego rzeczywiście stanowi dosyć mocne wspomożenie ekip ratowniczo-gaśniczych. Natomiast wyobraźcie sobie, gdyby było coś podobnego wprowadzone w przypadku budynków wieloklatkowych i byłaby taka sygnalizacja, która w pierwszym momencie informuje ekipom, czy podaje informację ekipom ratowniczo-gaśniczym, w którym miejscu wchodzić do budynku lub od której strony wchodzić do budynku, bo wyobrażam sobie system, który pracowałby w taki sposób, że wskazuje informację dotyczącą miejsca czy podejścia ekip ratowniczych do budynku. Wchodźcie tą klatką schodową, bo na przykład w garażu mamy dwustrefowy system wentylacji strumieniowej i zasadnym byłoby, żeby ekipy ratowniczo-gaśnicze wchodziły od strony zawiecznej, zgodnie z ruchem, czy zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza w garażu. I rzeczywiście wtedy znacznie zwiększyłby się sukces prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, chociaż te sukcesy, to ja źle powiedziałem, na pewno by im to chłopakom ułatwiło pracę. Okej, okay. To tyle z moich spostrzeżeń dzisiejszych, jeżeli chodzi o właśnie takie ciekawostki związane z ochroną przeciwpożarową. Mam nadzieję, że dogram coś jeszcze w tym zakresie. Ale fura jechała. No to idziemy dalej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.